Witam w kolejnej prezentacji na moim kanale, tym razem rosyjskie noże, dwa. Jeden wykonany z damastu skowanego, drugi wykonany ze stali nierdzewnej. Jest to rosyjski nóż, model to kiścień i wykonany w mieście Zlatoust. Oznaczenie stali A107. Firma Zlatoust jest znana, jedna z niewielu firm rosyjskich nożowych, która znana jest naprawdę na całym świecie, z bardzo wysokiej jakości noży. No i to jest jeden z ich sztandarowych produktów. Model, który, jak brzmi legenda, jest nożem bojowym, zrobionym dla chłopaków ze specnazu i tak dalej. Dupa, garda i głowica wykonane z aluminium, z otworami, tak abyśmy mogli sobie tutaj przewlec linkę, zrobić dodatkowe zabezpieczenie dłoni. Rękojeść wykonana z grabu. Grab to takie drewno, to nie jest plastik. Czasami na stronach internetowych ten opis jest błędny. Jest to bardzo ciemne, bardzo głębokie w barwie, ale jednak drewno. I nacięcia wykonane laserem. Oraz takie wgłębienie w rękojeści, które bardzo fajnie służy przy przekładaniu noża, zmianach chwytu. Właśnie tak, aby tutaj złapać przy obrocie. Ciężko to niestety pokazać, żeby sobie nie rozwalić kamery. Ale no, jeżeli zmieniamy chwyt i tak dalej, to jest to bardzo fajne i bardzo praktyczne wgłębienie. Oczywiście, tak jak mówię, no, to jest nóż do walki według Rosjan. Stąd również ma dwustronną gardę. Na gardzie mamy nawet od strony kciuka nacięcia. Ta garda jest bardzo mocno podniesiona. Bardzo dobrze układa nam się na tym dłoń. Bardzo naturalnym chwytem. Tutaj nie ma możliwości, żeby nam się dłoń zsunęła w jedną stronę albo weszła na ostrze w drugą. Także i przy wbijaniu, i przy wyciąganiu, powiedzmy, z twardego drewna, dłoń mamy doskonale chronioną. Szlif, znaczy kształt ostrza właściwie, tutaj mamy bardzo duży kiłów, czyli no, będzie to cięło naprawdę masakrycznie dobrze. Szlif, nie wiem, czy uda się pokazać, ale szlif jest wklęsły. Dzięki temu, że ostrze mamy jeszcze niezbyt grube, robi nam się z tego noża praktycznie brzytwa. Ostrze jest dość cienkie, ale pamiętajmy, że to nie jest nóż do batonowania czy do rąbania drewna, tylko oficjalnie jest to nóż do walki. Fałszywka w tym wypadku nie jest fałszywką, jest pełnoprawnym ostrzem z krawędzią tnącą. Bardzo ostre ząbki. I tutaj mamy praktycznie całe ostrze zaostrzone i całe ostrze jest tą wersją niebezpieczną. Czyli generalnie nawet tą gardę mamy tak, żeby nie położyć sobie kciuka, tylko trzymać kciuk na tej gardzie, wykonując pchnięcia. A więc nóż dość specjalistyczny. Niekoniecznie, podejrzewam, będzie nadawał się do batonowania. Ale tak jak mówię, nie do tego został stworzony. Analogiczna jest wersja wykonana ze stali damasceńskiej, czyli damastu skowanego warstwowo. I tutaj już mamy damast skowany ze stali U10A oraz 7HNM. Znając Rosjan i znając ten damast ze Zlatousta, jest hartowany bardzo wysoko i na pewno spokojnie ma to powyżej 60 HRC. Tak samo tutaj mamy szlif wklęsły. I również zaostrzoną tą część ostrza. No i oczywiście piłę. Różnica między tymi nożami jest tylko w stali, czyli nierdzewka i damast. Również grab, również aluminiowa rękojeść, garda. I co ciekawe,
możemy sobie tą rękojeść rozkręcić w obu nożach bez żadnych wymyślnych kluczy, po prostu zwykły śrubokręt płaski. I teraz pytanie, po co rozkręcić rękojeść? Na przykład po to, żeby zsunąć te wszystkie części przy ostrzeniu, ponieważ zobaczcie, jeżeli tą część będziecie chcieli ostrzyć, no to niestety ostrzałka nie dojdzie nam do tej części, ponieważ mamy tutaj gardę. Dopiero tak naprawdę można by ostrzyć gdzieś stąd ten nóż. A więc po zdjęciu gardy i jeżeli wtedy ostrzymy samą klingę, to spokojnie dostaniemy się do samego końca naszej krawędzi tnącej, ponieważ ta garda nie będzie nam tego blokowała. A potem po prostu składamy nóż z powrotem i znowu mamy tą bezpieczną, bardzo konkretną gardę z podparciem na kciuk. Również te wgłębienia. Ten nóż występuje w bardzo wielu wersjach, również z namastem złoconym i pewnie w paru innych stalach. To jest do niego pochewka. Pochewka jest wykonana, właściwie nawet nie bardzo wiem, czy to jest kydeks, czy jest to jakiś plastik termoformowalny inny. Jest bardzo dobrze wyprofilowana, z bardzo jakby dużym wejściem, nie musimy tego noża wciskać na chama. Zaklikuje nam się tutaj na tej dość dużej gardzie. I teraz tak, tu mamy montaż na taśmy mole, a na to mamy założony taki dings, ucho do paska, tak żebyśmy mogli sobie nosić to również na zwykłym pasku. Natomiast ten montaż jest do tego, aby założyć sobie pochewkę na taśmę mole, tak jak tutaj widzicie, i w ten sposób nosić nóż na oporządzeniu, na szpeju, na kamizelce, pasie taktycznym, czy cokolwiek, co ma system mole. Tak to wygląda po zapięciu. A tu w wersji ze szlufką na pasek. Oczywiście tamten możemy wypiąć i założyć taką szlufkę i również nosić na pasku. Także bardzo fajny nożyk, natomiast jest to nóż do walki, tak jak mówię, na pewno będzie świetnie ciął, ale nie jest to nóż do rąbania, nie jest to nóż do ciężkiej pracy w survivalu, jest to raczej nóż kolekcjonerski, generalnie jest zaprojektowany dla służb jako typowy nóż do walki, tak więc bardzo charakterystyczne cechy, właśnie ta bardzo duża rekurwa, bardzo ostre krawędzie wszędzie. No i to bezpieczna gajda i głowica. Świetny nóż do walki i świetny nóż kolekcjonerski. To na tyle. Dzięki i zapraszam na kolejne prezentacje.